Cześć. Słuchajcie, jak zapewne słyszycie, z moim głosem jest już trochę lepiej, ale nadal nie idealnie, więc przepraszam, jeżeli yy, w jakimś stopniu ten film okazałby się przykry w oglądaniu, zmienić tego w stanie aktualnie nie jestem. Nieważne. Przechodząc do meritum sprawy, robimy sobie dzisiaj oczywiście recenzję Miejmy nadzieję, że jedną z ostatnich w najbliższym czasie, bo jakby nie patrzeć, od kilku ładnych miesięcy ta sekwencja recenzjowa się ciągnie i warto by było troszeczkę, przynajmniej na chwilę, tematykę zmienić. Natomiast zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Póki co, jeszcze robimy reczkę. Ale już nie historyczną i nie dotyczącą arsenałów jakichś kolekcjonerów pokroju Stanisława czy Anonymusa. Tylko będzie to replika po prostu z mojego arsenału, bo tak się składa, że owszem trafiła do niego nowa klamka, czego kompletnie się nie spodziewałem. Fakt, faktem, że pistolet, który sobie sprawiłem, zawsze mi się podobał i zawsze chciałem go mieć, tylko nigdy nie wiedziałem, po co miałbym to robić, po co miałbym go kupować i co miałbym z nim robić, w jaki sposób z niego korzystać, po co go mieć po prostu. Poza tym, że czysto, żeby go mieć. W każdym razie. Sytuacja troszeczkę się zmieniła. Kilka tygodni temu, gdy scrolując z face'a, przeleciałem przez jakąś kompletnie randomową grupę i kompletnie randomowy poster softowy jakiegoś żółto który oczywiście z zerową wiedzą i z zerowym zainteresowaniem tematem wrzucił ten post z pytaniem: czy taki pistolet się nadaje do ASG, czy taki gaz się nadaje do ASG? No i były tam screenshoty tak ze znanego pomarańczowego sklepu. I tak sobie z ciekawości przejrzałem te screenshoty. Patrzę, a tam KP-13 za 240 zł. Więc od razu ją kupiłem. <grym> tak, słuchajcie, sprawiłem sobie KP-13, bo mi się podobała zawsze i bo była tania. No i również dlatego, że jeszcze nie ma na moim kanale jej recenzji, co jest dużym błędem, bo od bardzo dawna prosiliście o to. I oczywiście, że ten film powinien się pojawić już dawno, dawno, dawno temu, natomiast nie było ku temu okazji. Sytuacja na szczęście się zmieniła. Tak więc prezentuję Wam teraz moją KP13. Oto i ona w moim przypadku w wersji Dulton, Urban Grey, Light Grey, cokolwiek jasno-szary, różnie się to nazywa. W każdym razie pistolet ma zamek powiedzmy, że czarny i lower, powiedzmy, że szary. W czystej teorii, w praktyce przejdziemy do tego troszeczkę później. Dwa słowa najpierw na temat tego, co to właściwie jest. No nie da się ukryć, że jest to pistolet. I powiem wam więcej. Jest to Glock, ale nie jest to replika Glocka. Być może trochę pokrętne, natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej trafne, ponieważ technicznie rzecz biorąc, jest to airsoftowy Glock. Pistolet skonstruowany w standardzie Glocka plus minus. Yy, płykający glokowe magazynki więc tak i jest to airsoftowy glok natomiast rzecz jasna nie jest to replika gloka no bo w żadnym wypadku go nie przypomina bardziej mi przypomina P-80 czy jakiegokolwiek innego współczesnego plastikowego bezkurkowca, których jest na pęczki yy, o ile wiem, jest to autorska inwencja Kyo2, które po prostu stwierdziło, że chce wpuścić coś glokowego na rynek i zaprojektowało sobie takie coś. Być może jest to replika jakiegoś niszowego, faktycznie istniejącego pistoletu. Nie mam zielonego pojęcia i uważam, że jest to kompletnie nieistotne, ponieważ dla mnie jest to po prostu Glock. I dla Was również. Najczęściej, jeżeli chcecie, żeby polecić Wam jakiegoś Glocka, a ja polecam KP-13, no to się dziwicie, że dlaczego, bo to nie jest Glock. No, nie, to faktycznie Glock jest. Do technikaliów przejdziemy później. Tytułem wstępu chyba właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Rysu historycznego oczywiście nie ma, a więc zacznijmy tą recenzję rzecz jasna klasycznie. Od spraw zewnętrznych, od spraw wykonania. No i tutaj, po pierwsze, tak. Element duży metalowy, czyli oczywiście zamek, jako że mamy tu konstrukcję, powiedzmy, że plastikowego bez kurkowca, który w tym przypadku rzecz jasna kurkowy jest. Więc mamy metalowy zamek oraz polimerowy lower zamek. Wykonany po prostu klasycznie. Jak na KIO 2 przystało. Takie określenie już ukułem, że wykonanie to jest klasyka KJO2. I tak, to jest moim zdaniem trafne określenie, ponieważ tylko k 2 jest w stanie zrobić tak wykonany element w stokowej replicy w każdym razie. VFC może gdzieś tam troszeczkę ich naśladuje, ale na przykład już WE. No o Tokio i to okej, okay, w ogóle nie wspominamy. KJW jest nie do pomylenia z jakąkolwiek inną firmą. Z uwagi na fakt, że to wykonanie jest po prostu bardzo precyzyjne, jak na fabryczny, stokowy pistolet. Jak na to, że zamek jest ewidentnie lany, no nie był frezowany prawie, że na pewno, to to jest wykonanie po prostu fantastyczne. I to jest właśnie ta klasyka KJW. Idealnie płaskie, równe, gładkie płaszczyzny. Krawędzie, jeśli mają być zaoblone w jakiś sposób, to jest jasne, że było to celowe, a nie że wyszło przypadkiem, że jest to jakaś wada odlewu i inne nierówności. Jeżeli krawędzie mają być ostre, to są ostre, konsekwentne i wzdłużne po całej linii zamka i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Jestem przekonany, że żaden frez tutaj w ruch nie poszedł, no bo to jest po prostu zbyt niska półka cenowa, żeby jakieś frezowanie faktycznie miało tutaj miejsce. Myślę, że po prostu przykładają się do wykończenia form, być może częściej zmieniają te formy, nie wiem. Natomiast faktycznie KO2 zawsze staje na wysokości zadania, jeśli chodzi o wykonanie elementów przynajmniej metalowych, plastikowych również z samym w sobie wykonaniem bardzo dobrze współgra również wykończenie i ponownie bardzo KJW-owe. Farba bardzo, bardzo, bardzo ciemno szara, prawie tak szara, że aż czarna, ale jednak jakaś szarość faktycznie się tu wydobywa. Być może to jest czarny odcień? Ale sprawia takie szarawe wrażenie, z uwagi na fakt, że ta powłoka jest ziarnista i odbija w jakiś sposób światło. Być może dlatego się troszeczkę rozjaśnia, może to jest takie złudzenie optyczne. Ale tak, KI-2 tak wykańcza właśnie swoje pistolety. Powłoka jest ziarnista, nie wiem do czego ją porównać troszeczkę może do jakiegoś proszku jest matowa, jest delikatnie jak to się mówi no, brokatowa, metalikowa, no powiedzmy, że, że, że tak, ale absolutnie nie miałem tego na myśli. No, w każdym razie. Taka ta powłoka po prostu jest, jest bardzo ładna, jest precyzyjna i jest cienka. KJ2 kiedyś swoje pistolety wykańczało grubą, błyszczącą farbą i tutaj idealnym przykładem jest moja stara KP06, która aktualnie jest również malowana taką samą powłoką jak KP13. No ale widzicie co tu się działo, no, to, to, to w ogóle jest zupełnie inny świat. Lufa zewnętrzna wykonana jest dokładnie tak samo, natomiast w jej przypadku już wychodzi na wierzch Drobna Wada. Wada tej powłoki, niestety, ale mimo tego, że te farby KJ2 są piękne, to nie są zbyt trwałe. Yy, I to można zauważyć chociażby na przykładzie ssp Jedynek starych, które wypływają gdzieś tam na jakichś OLX-ach i innych Allegrach lokalnych. No, właściwie już gołe. <grym> I niestety, ale chyba tylko KJ2 ma tak słabą tą farbę tak słabo się trzymającą. No, więc niestety, jeżeli nie chcecie, żeby wasz pistolet był szary, znalowy, to lepiej nie nosić go za bardzo w jakichś tam polimerowych kaburach i generalnie na niego uważać. Czego dowodem jest to miejsce? Ta klamka naprawdę wypluła półtora magazynka, dwa magazynki bardzo mało. Troszeczkę się nią pobawiłem. Owszem, natomiast już nam tutaj farba schodzi. Raz, że jednoznacznie świadczy to po prostu o tym, że ta powłoka jest trochę zbyt cienka i zbyt słaba. A dwa, że jednak ta lufa jest przez ten zamek rysowana. No i to jest <laughs> ironia losu. Pistolet, który w palnym świecie nie istnieje, imituje palną zasadę działania, czyli oczywiście krótki. Odrzut Lufy, który w tym przypadku jest niezwykle toporny. Lufa nie odryglowuje się na takim dystansie jak chociażby w przypadku Glocka o 2 może jednak bez magazynka. Tak, tutaj schodzi zdecydowanie mocniej. Zdecydowanie. I moim zdaniem, w przypadku KP13 jest to drobna wada, ponieważ. Ta lufa troszeczkę spowalnia ruch. Zamek i lufę mamy omówione, a więc zerknijmy teraz na oczywiście polimerowy lower. I tu się zatrzymamy na troszeczkę dłuższą chwilkę. Po pierwsze, tak, kolor i to, jak ten pistolet wygląda na zdjęciach, to są troszeczkę dwie różne rzeczy, dwa różne odcienie, bo na zdjęciach najczęściej w internecie ten lower prezentuje się jako prawie że biały no a tutaj właściwie tak patrząc na kamerę dość dobrze jego kolor jest oddany jest to taki ciemny ekri no mądre to było w każdym razie kolor przypomina stare komputery takie wiecie z tyłkiem albo generalnie z obudowy starych urządzeń elektronicznych czyli właściwie taka dziwna przybrudzona biel tak zwany PC Grey być może faktycznie szary Kolor jest miksem jasno-szarego, z beżowym, może troszeczkę z jakimś tanem, może jest to bardzo, bardzo, bardzo jasny tan. Może tak bym to określił, nie wiem, albo po prostu Urban Grey. Myślę, że to jest najtrafniejsze określenie Urban Grey. I chyba tak będę to nazywał, bo przybrudzony ekran brzmi idiotycznie. W każdym razie, tak, Lower w fajnym kolorze, który mi zawsze się podobał, bo kojarzył mi się jakoś tak sportowo, nie wiem, Dlaczego, ale kolor jest fajny. Kolorów jest dużo, wersji również jest dużo tego pistoletu. Są jakieś tam z odełżanym zamkiem, z portem na kolimator, ze złotą lufą różne fajne adaptacje. Natomiast ta też jest całkiem spoko. Tym bardziej, że kosztowała 240 zł, a czarna 300. No więc, tak, poza kolorem, samo w sobie wykonanie nie najlepsze, patrząc na to, co jest na rynku aktualnie. I na to, jak to wykonanie w przypadku REPLIK się zmienia. Bo aktualnie standardem właściwie jest ukrycie szwu do takiego stopnia, że jego praktycznie nie widać. Tutaj on widoczny jest. Nie jakoś dramatycznie jest widoczny jak W Wę mniej więcej. Może nie jak w Tokio, ale jak w KLW. Po prostu jak w przypadku wielu innych producentów. Poza tym wykonanie moim zdaniem jest bardzo dobre. Szef. No tak, faktycznie jest widoczny, ale poza tym. Nie widzę absolutnie nic, do czego mógłbym się przyczepić. Faktura antypoślizgowa, nie wiem, czy mogę to tak nazwać. Nie jest specjalnie antypoślizgowa, jej się za bardzo nie czuję. Troszeczkę gdzieś tam drapie, troszeczkę przywiera. Pistolet, mimo wszystko, nie sprawia wrażenia śliskiego. Natomiast nie jest to jej zasługa jest to zasługa ergonomii. Fantastycznej ergonomii, która kładzie wszystkie Gloki od razu, i moim zdaniem jest absolutnym argumentem na korzyść KP13. Wow, pistolet jest niesamowicie wygodny w porównaniu ze zwykłym Glokiem. No, to jest zupełnie coś innego: Glok jest płaski z obu stron. KP13 nie jest. Ma poszerzenie delikatne które bardzo fajnie wypełnia dłoń. Nie ma tu tego płaskiego, takiego właśnie glokowo-ementpiowego wrażenia płaskiego pistoletu. Tutaj mamy pełny, bardzo ergonomiczny chwyt, który świetnie wypełnia dłoń. Ta ostroga w tym miejscu robi genialną robotę. I zobaczcie, jak to miejsce jest inaczej uformowane w porównaniu z klasycznym glokiem. Po pierwsze, mamy tutaj dużo większe podparcie. Po drugie, samo w sobie wcięcie jest głębsze. I to robi robotę. To robi robotę po prostu potężną. Powiem zupełnie szczerze: KP-13 jest, mogę powiedzieć, chyba, że najbardziej ergonomiczną repliką, jaką w rękach miałem. No, po prostu rzecz jest genialna. Do jakiegoś sportowego strzelania super sprawa, generalnie dla osób, które tą ergonomię cenią fantastyczne nawet podcięcie pod kabłonkiem spustu jest jakieś dodatkowe nieko, niekoniecznie potrzebne w sumie rzeczy na kciuk nie wiem bo i tak ten kciuk się kładzie dalej więc nie wiem kto by to trzymał w ten sposób no ale powiedzmy że można jak ktoś bardzo nisko łapie albo ma małe paluszki no to może to oparcie z tej strony się przyda jest z obu stron i myślę że to również jest całkiem fajna cecha. Do omówienia zostało nam kilka drobniejszych elementów między innymi przyrządy celownicze. Z przodu światłowodowa czerwona muszka, z tyłu czarna, nieświatłowodowa, szczerbina, bez żadnych punktów. Yy, iście sportowy setup. I troszeczkę się dziwię, bo KP13 no, brakuje raczej sporo do sportowego pistoletu. Natomiast to być może jakoś tam wskazuje, w którą stronę celowali. I faktycznie klamka po jakimś tam drobnym tuningu do produkcji byłaby spoko, gdyby nie to, że nie ma planu pierwowzoru, więc mogłaby po prostu nie móc wystartować. Nie wiem. W każdym razie, tak, przyrządy celownicze są mocno sportowe. Osobiście ich nie lubię, wolałbym przynajmniej białe kropki na szczerbinie, no ale podobno sportowcy tak lubią, czego w stanie zrozumieć dalej. Nie jestem, ale ok. Poza tym, spust, no. Iście glokowy. po prostu. Inaczej się tego nazwać nie da. Ma dość twardy ten bezpiecznik języczkowy, do tego przejdziemy trochę później. Jest blokada, która trzyma zamek na ramię, i jest blokada z zamka, która jest wykonana ze stalowej, giętej blachy. I to jest jedyny stalowy element w tym pistolecie, niestety. Zwalniacz magazynka. Duża wada, niestety. Po pierwsze, w porównaniu z Glockiem generacji czwartej. Jest to zwalniarz po prostu mały i wąski. Odstaje całkiem ładnie i nadal jest lepszy niż w Glockach generacji trzeciej. Jest węższy. Nie wiem, czy jest to jakiś straszny problem, ale największą jego wadą jest to, że jest strasznie twardy. Po prostu strasznie twardy. Nie wiem dlaczego tak jest. Wydaje mi się, że to nie jest jego sprężyna. Ona fakt, faktem, że najsłabsza nie jest, ale w momencie, kiedy docieramy do miejsca, w którym ten magazynek by się wypiął. Trzeba go jeszcze troszeczkę docisnąć. I to jest już wrażenie takiego wręcz uginającego się plastiku, aż nienaturalne. Yy, owszem, nie zgubicie dzięki temu magazynka, natomiast nadal. Moim zdaniem to jest za twarde i to sprawia po prostu, że zwalniając magazynek trzeba szarpnąć tym pistoletem i niejako wjechać kciukiem w zwalniacz, i faktycznie ten magazynek się wtedy wypnie. Nie jest to tak intuicyjne i tak gładkie jak w klasycznych glockach, ale może uda nam się coś z tym zrobić. Wykonanie wykonaniem. Warto by było powiedzieć kilka słów o pracy na sucho. No i tutaj się zaczynają schodki. Yy, zamek. Po pierwsze, no, spasowany, tak sobie kj 2 jest w stanie zrobić pistolet spasowany dużo lepiej, ale tutaj się nie postarali. Fakt faktem, że Glocka trochę ciężej spasować niż HKP, no bo miejsce podparcia ma dość daleko i są to elementy raczej wąskie, i te prowadnice są raczej małe, ale nadal ten zamek chodzi góra-dół na jakieś no niecałe pół milimetra mniej więcej. Prawo-lewo trochę mniej, z przodu prawo-lewo bardziej. Góra, dół tak samo. On się po prostu kręci po osi lufy. Delikatnie chodzi, ale jednak się kręci. I to jest rzecz, którą można by jakoś tam ogarnąć. Przynajmniej lufę by można ogarnąć, no bo ona też chodzi niestety na tym yy, całym lowerze, więc przynajmniej to by można troszeczkę spasować. No ale inna sprawa, że samo w sobie spasowanie troszeczkę moim zdaniem do życzenia postawia. Glock WE mocno używany. Jest spasowany aktualnie podobnie. No okej, okay, chciałem to jakoś bardzo porównać. Natomiast to jest pistolet nowy, tamten jest używany dość mocno, więc tamten już się zużył, a ten nie. A no, więc mogłoby być lepiej. Spasowanie z pasowaniem. Najbardziej istotne jest tutaj to, jak ten zamek pracuje. Przy początkowej fazie mamy dość gładką drogę, która czasem jest twardsza, bo ta lufa raz się odrygluje, raz się nie odrygluje. Raz mocniej, raz bardziej różnie to bywa. Natomiast docieramy do miejsca, które jest bardzo twarde. I to jest miejsce, w którym zamek musi przejechać przez kurek, który jest odwiedziony, a dokładniej rzecz biorąc przez jego rotor. I tutaj ta energia potrzebna jest duża. To nam hamuje cały zespół dość solidnie. I to jest w stanie się nawet tak zatrzymać. Ten dość specyficzną cechę możemy sobie porównać ze starym Glockiem od OWE generacji trzeciej. Dlaczego z tym, a nie z moim? Bo w moim jest to zmodyfikowane dość mocno. Yy, mamy tutaj na początku również przeskok, ale on jest dużo gładszy, dużo bardziej liniowy, bo tu jest rolka. Natomiast moja 17 zmodyfikowana, stuningowana, wzbogacona o łożysko kulkowe zamiast tej rolki i zmodyfikowany, przypiłowany Blowback Unit. Dzięki czemu praca zamka jest idealnie płynna, nic go nie spowalnia. I tak po prostu bawiąc się zamkiem, nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie ten przeskok jest, dopóki nie pojadę troszeczkę wolniej. Wtedy wiem, że on jest tutaj, ale przejeżdżamy przez niego bardzo gładko do pozycji wyjściowej. W przypadku KP13, no, nie jest kolorowo. W kwestii pracy zamka to tyle. Zobaczmy, jak pracuje mechanizm spustowy. E, oczywiście tradycyjnie glokowy długi pretrawel dość twardy. W porównaniu z innymi glokami to jest dość mocno sprężynujący. Docieramy do ściany. E, ściana jest jasna, jest troszeczkę twardawa. Troszeczkę twardsza niż w glokach od chociażby. Jest krótka, jest bardzo jasna, ale nie jest tak twarda, żeby przeszkadzać. To jest bojowy spust dość ciężki, toporny, ale delikatny, toporny w jakiś tam fajny sposób. Ściana sama w sobie jest krótka, naprawdę krótka. Overtravel jest duży. Jest duży, natomiast jest podparty mocną sprężyną. To jest wymuszony, twardy ruch, więc raczej ciężko tam wpaść. Natomiast tego ruchu jest dużo. Jest go więcej niż w przypadku WE, chociażby. Zobaczmy, reset. Hmm? Dość fajny, dość klasyczny. Drgnięcia nie czuję się za bardzo na spuście, natomiast czuję się, że pojawia się ściana tuż za nami jakby. Ciężko to ubrać w słowa. Ale reset jest wyczuwalny, jest bojowy, jest dość daleki również. No. Jest daleki. Bezpiecznik języczkowy jest twardy, natomiast nie jest tak twardy jak. P80 od Double Eagle chociażby. Tutaj raczej on się chowa plus minus przed zakończeniem pretrawelu, natomiast nadal czuje się go pod palcem. W przypadku Glocka o 2 to jest zdecydowanie gładsze i on się chowa już, gdy położymy na nim palec. Tu już jest schowany. Natomiast w KP13 on dalej jest wyczuwalny w jakiś sposób. Myślę, że z tym też można by było coś zrobić. No, to zaczął padać deszcz i to na pewno słychać. Więc mamy taki troszeczkę jesienny klimacik charczący kraken i deszcz za oknem wspaniale. No i ważne, myślę, że jeśli chodzi o kwestie zewnętrzne KP-13 to jest wszystko, a więc teraz ściągamy zamek no i zobaczymy co tam jest w środku. Klasycznie glokowo przeładowujemy. ściągamy wajchę w dół. I mamy sobie zamek. Zespół powrotny, glokowy. Co tu dużo mówić? Prowadnica jest z plastiku. Sprężyna jest nie najmocniejsza. I no tak, tego wam nie pokazałem, ale jeszcze to zrobię trochę później z magazynkiem. Sprężyna jest nie najmocniejsza. Mogłaby być trochę mocniejsza. Przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest to pistolet na CO2. I o tym też wam nie powiedziałem, ale trudno. Y czym to się różni? Niczym. Nawet myślałem, żeby zorganizować drugą KP13 dedykowaną specjalnie pod Gringas i je porównać. Ale jak zobaczyłem moją, to zrozumiałem, że to sensu nie ma. Czym się różni wersja na Gringas i na CO2? Magazynkiem. Wyłącznie jestem tego pewien w 100%. Yy, idąc dalej, cały zespół hop-up wraz z lufą zewnętrzną. Lufa zewnętrzna jest wykonana super. No, po prostu piękna jest. Yy, nie ma gwintu. I rozmontować to da się bez większych problemów. Zespół HOPAP to jest rzecz, której zdecydowanie trzeba się przyjrzeć, ponieważ on w różnych konstrukcjach na rynku dostępnych, udających jakkolwiek glocki, bywa niestandardowy i mam tu znowu na myśli niestety WUE. Zobaczmy, jak jest w przypadku KJW. E, no teraz to mnie trochę zatkało. Co to jest? Co tu się dzieje? Mamy tu jakąś taką spinkę. I ta spinka. Koresponduje z komorą, jest tu na nią wycięcie. Spodziewałem się jakiejś abominacji w tej materii, ale nie aż takiej. Spodziewałem się abominacji, ponieważ z reguły KIO2 na końcu komory robi taki kołnierz i w ten kołnierz wchodzi lufa. Znaczy, ten kołnierz wchodzi w lufę dokładnie w to przetoczenie w tym miejscu. Lufa zewnętrzna ma dwa przetoczenia, kompletnie no, niestety niestandardowe. Jedno ma za zadanie wyłącznie trzymać tą spineczkę, a drugie pewnie hipotetycznie jest, gdyby ta lufa miała trafić do innej komory od innego KO2 albo do wersji F. Bo z tego co kojarzę, wersja F komorę ma troszeczkę inaczej rozwiązaną. Bez tego czegoś w każdym razie. To mnie troszeczkę zbiło z tropu, bo teraz nie wiem co powiedzieć, i to jest chyba kolejna rzecz, którą po prostu muszę sprawdzić. Wystarczy, że to zdejmę. Ciekawe, jak ta lufa, teraz udająca po prostu lufę w standardzie Tokio, siądzie w naszej komorze. Siądzie dobrze. Po prostu siądzie dobrze. Nie ma pojęcia, po co to jest. Moim skromnym zdaniem, jest to kompletnie niepotrzebne. O, to się nawet da wkliknąć tutaj, teraz. Być może to jest element, który jakoś tam współpracuje z lufą zewnętrzną. Nie wiem. Nie ma to sensu, w każdym razie, bo WE tego nie potrzebuje, Tokio też tego nie potrzebuje. W każdym razie to sobie jest. Po prostu. Wygląda na to, że po prostu to sobie jest. Zobaczymy zaraz, co się stanie, jak to zdejmę. Lufa, która aktualnie udaje lufę tokiową, zwykłą, bez tych dwóch nacięć, siedzi sztywno. Siedzi super sztywno. Coś pięknego. Komora jest bardzo porządna. Wygląda świetnie. Wygląda jak komora od Tokio, albo nawet lepiej. Po prostu. Bardzo Tokiowo wygląda, powiem zupełnie szczerze. To jest najlepsza komora do Glocka w standardzie Tokio w stoku. Moim zdaniem w każdym razie. W WE przypomnę tylko, że cały ten zespół trzeba wywalić, bo jest niestandardowy i nic nowego nie przyjmie, a jest po prostu tragiczny w stoku. Więc to już jest olbrzymia zaleta. Zobaczmy teraz, czy pistolet dalej działa bez tej nakładki. No, lufcia chyba nałapała trochę więcej luzów maksymalna pozycja z nakładką i maksymalna pozycja bez nakładki. Czyli tak, ta nakładka coś tam robi, w jakiś sposób ogranicza ruch lufy, natomiast wcale nie oznacza to, że bez tej nakładki pistolet działać przestanie. Nie zmieniałbym tej komory, chcąc zmienić lufę. I generalnie tutaj, chyba, warto powiedzieć jeszcze, że kj 2 w stoku to są pistolety naprawdę celne. Jak na fabryczne klamki. Celnością dorównujące stokowemu Tokio, które również w stoku strzela bardzo celnie. Wymiana tej lufy na Crazy Jetta nie ma sensu, bo po prostu nie zauważycie szczególnej różnicy. Tak jak w Tokio też nie ma sensu. Jeżeli chcielibyście tą lufę zmieniać, to musiałaby być turboprecka pokroju Lambda albo PDI. Wówczas. Trzeba by było też zmienić gumkę, no bo tu jest tak klasyczna i okno nie jest za duże. Poza tym jakiś standard tutaj jest i to jest dość dobra informacja. Da się wymienić lufę nie uwzględniając tej nakładki. Można to jakoś stabilizować inaczej, można się bawić zolką i to raczej wyjdzie. Ale ja za to odpowiedzialności nie biorę, bo próbować nie planuję. Poza tym, okno w lufie wewnętrznej nie jest tak głębokie i tak długie jak w przypadku Tokio, jest trochę mniejsze. Koresponduje z gumką, która jest gumką klasyczną i podobno sprawdza się naprawdę dobrze jak nostokowy pistolet. Póki co zostawimy za sobą lufę zewnętrzną i wewnętrzną, natomiast do tematu wrócimy z tym, że chyba już nie dzisiaj. Miałem. Dużo pomysłów na ten film, i generalnie na to, co mogę na nim pokazać w kontekście standardowości tego pistoletu, w kontekście jakichś tam modyfikacji. Chyba zrobię to w osobnym materiale, bo tego się zaczyna robić jakoś strasznie dużo i wszystko jest strasznie ciekawe. Więc tak, KP13 jeszcze do nas wróci. A póki co, zerknijmy, co się dzieje w Blobakimnicie. Zespół pneumatyczny wymontowany, a za oknem pada coraz bardziej. Nieważne. Po pierwsze, tak, szczerbina jest metalowa. I to jest super sprawa, ponieważ w nią, podobnie jak w klasycznych Glockach, wkręca się od spodu śrubka. No i właśnie jest to śrubka, a nie wkręt wkręcający się w plastikową szczerbinę. Yy, tylko śrubka w metalowo. Super sprawa, ponieważ to się po prostu nie zużyje, a plastik, jak wiadomo, gwintowany być nie lubi. Yy, poza tym mamy tutaj blowback unit prawie że Glockowy. Nie ma oddzielnej płytki, która yy, normalnie w Glockach jest. Tutaj ona jest scalona z całym blowback unitem. Na temat standardowości tego nie powiem Wam nic. Generalnie standardowość w Glockach jest po prostu straszna. Między już nawet jednym Tokio a drugim Tokio, a dorzucając do tego wółek, Guardera i innych dziwnych producentów, no to się robi duży problem. Więc Probek Unit po prostu sobie jest. Jest stokowy, jest ciężkawy, dysza ma ograniczony skok elementem, który jest tutaj. Różne dysze ten skok ograniczony mają na różnym dystansie. Ta ma gdzieś tak do połowy i to jest w zupełności wystarczająco. Dalej po prostu nie ma sensu, bo i tak w tym miejscu cylinder zjeżdża z głowicy, więc szczelności by nie było wcale. Sprężynka powrotna dyszy jest mocna. I to jest fajne. Ona jest, wow, naprawdę bardzo mocna, jak na stokową sprężynkę. Powiedziałbym nawet, że jest zbyt mocna jak na pistolet, który śmiga bez short, short i nigdy go mieć raczej nie będzie. Tak więc elegancko. Głowicę mamy całą gumową, kołnierzową, kubełkową. No i zobaczmy, jak się przedstawia szczelność tego zespołu. Jest nie najlepiej, ale też nie najgorzej. Bez dramatu, bez fantazji. Powiedzmy, że jest to szczelność stokowego pistoletu. Z Delikatnym minusem, bo faktycznie ten przeciek jest. No nie da się ukryć, że on jest, nawet gdy dysza jest dosunięta do końca, więc w kluczowej fazie, kiedy budowane jest ciśnienie, ten przeciek po prostu występuje. Mimo tego, że ta głowica jest kołnierzowa, kubełkowa czy jakakolwiek, to nie jest w stanie się rozprężyć na tyle, żeby ten przeciek potem zniwelować, bo on po prostu jest ciągle. Wyjmijmy sobie dyszę i po pierwsze ją zmierzymy. I tutaj jest drobne zdziwko. Jeśli chodzi o średnicę dysz w glokach, to jest naprawdę różnie, bo generalnie gloki standardowość, jak już wspomniałem, mają dość mocno rozmytą. Tokio w przypadku generacji trzeciej miało 13 mm zaledwie. WE z reguły ma 14, inni producenci często trzymają się standardu 13,5, a tu niespodzianka. Bo mamy. No, jajo, po pierwsze mamy jajo, bo inaczej się tego nazwać nie da. No, tutaj jest prawie 14, a tutaj jest dużo mniej. No więc jest jajo, i to już jest problem, drobny. Je widać gołym okiem właściwie również. Natomiast to, co jest bardziej istotne, to to, że ta średnica jest dość dziwna, bo to nie jest 14, to nie jest też 13,5. No i tutaj, jaką głowicę do tego wrzucić? Powiem szczerze, ja przez bardzo długi czas, bo ktoś mi to mierzył, ktoś mi to sprawdzał kiedyś, yy, po prostu oferowałem głowicę 13,5 mm do KP13, nie mając pojęcia, że tutaj jest jakaś różnica z tą średnicą, i te głowice się sprawdzały. Ja tą głowicę teraz tu wstawię. Krakenhead w wersji trzeciej, 13,5 mm, siedzi na miejscu. Jeżeli oglądaliście odcinek poświęcony tym moim głowiczkom, wiecie doskonale, że mają one. Jakiś tam zakres regulacji dostosowany do wszystkich możliwych producentów, którzy często dość płynnie traktują standard i robią różne te średnice. Tutaj głowica jest skręcona na maksa i takie ustawienie najczęściej blokuje klasyczne armiaki, kolty, high-capy i tak dalej. Tutaj mamy prawie że idealny opór. On jest troszeczkę za duży. Jednocześnie. Szczelność jest stuprocentowa. To jest zależne od egzemplarza, to jest zależne od tego, że ta dysza jest jajem aktualnie u mnie, niestety, i nie wiem dlaczego tak jest. Ale tak, 13,5 mm w tym standardzie po prostu się sprawdza. Myślę, że 14 też by się sprawdziła, tylko trzeba by było ją troszeczkę poluzować. Ale nadal, jeżeli chcecie uszczelnić swoją KP13, to kierujcie się do mnie po te głowiczki. Chyba zapomniałem wspomnieć, że pistolet z pudełka był po prostu suchy. Inaczej się tego nazwać nie da. Nie było śladu po żadnym smarze, a więc ten zespół również trzeba nasmarować. Głowiczka siadła elegancko, pracuje bardzo fajnie. W połączeniu z mocną sprężynką myślę, że nie będziecie mieć żadnych problemów z tym zespołem. Wlatuje to teraz do zamka, zamek składamy, idziemy do lowera. Jest i lower. I tutaj dość istotna uwaga na jego temat, on się brudzi. <laughs> Gdzieś tam miałem brudne paluszki i już się tutaj niestety odgniotły. No tak to jest z rzeczami o jasnych kolorach i porowatej strukturze. Kiedyś będzie trzeba to umyć, nieważne. Skupmy się na mechanizmie. Mechanizm niestety na pierwszym miejscu stalowy nie jest. KJ-2 czasem się zdarza zrobić coś ze stalą, gdzie jest ten steel checker. Ale jak zaraz sami zobaczycie, niestety nie w tym przypadku. Owszem, blokada zamka jest stalowa. Listwa z pustu już stalowa nie jest. Szczerze, trudno, no, będzie się troszeczkę ścierać fakt, ale ściera się w każdym gloku i można ją potem zmienić na gardera na przykład. Kurek stalowy nie jest, zbijak stalowy nie jest, blokada również, sir również. I to jest rzecz, niestety troszeczkę przykra ponieważ za bardzo tego pistoletu w jakimś wspaniałym świetle nie stawia. Natomiast nadal yy, nie skreślałbym tego mechanizmu na starcie, bo on wbrew pozorom jest lepszy od Tokio i od WE. Dlaczego? Ano dlatego, że zarówno Tokio jak i WE ten mechanizm ma po prostu wykonany ze znalu. Tutaj wszystkie te elementy, no nie wszystkie, ale kluczowe, czyli kurek oraz sir, elementy, które mogą się ścierać, są pokryte chromem. Chromem, który jest po prostu twardy i który jest warstwą ochronną, uniemożliwiającą jakieś tam przedwczesne zużycie. Zarówno w przypadku W, jak i w przypadku Tokio spotykałem się z niesamowicie użytymi mechanizmami. I to zawsze jest przykra sprawa, ponieważ taki mechanizm po prostu zaczyna funkcjonować jak chce zaczyna sypać serio, zaczyna sam strzelać. Niestety, glocki potrafią być bardzo wredne w tej kwestii i robić różne straszne, dziwne rzeczy. Natomiast tutaj. Do tego po prostu nie dojdzie, bo mamy ochromowany kurek, ochromowany SIR. Yy, blokada zbijaka nie jest pokryta chromem zbijak również, no bo te elementy się nie ścierają, są narażone na pękanie. No i tutaj podobnie jak w chociażby, czyli to może pęknąć, nie musi, z reguły nie pęka, chyba że macie na myśli ap 01 no to raczej pęknie. Jest jednakże jeden duży minus tego mechanizmu, Czyli sam w sobie system rotora i to jest system KO2. Po pierwsze, jest tu rotor, a nie rolka, a nie łożysko, ani nic takiego. I to już nie jest najlepsza cecha. Natomiast da się to rozwiązać dość dobrze i chociażby ap 01 to jest przykładem, że sam w sobie rotor kurka może funkcjonować fajnie, bez specjalnych oporów. Natomiast tutaj te opory są, widzieliście je i one występują przez ten rotor. Przez rotor, który jest. Po prostu tak dziwnie ukształtowany. Po pierwsze, po drugie, jest podparty własną sprężyną. I moc tej sprężyny trzeba pokonać, odciągając zamek, a raczej odciągając kurek zamkiem. Yy, sprawdzałem w przypadku Fki i niestety, ale pistolet nie działa, kiedy tą sprężynkę się wymie. Po prostu nie zapina kurka. Więc ona tu po prostu jest potrzebna. Yy, to jest minus, i to jest minus, z którym ja zamierzam coś zrobić. Już wiem, że się da. Pytanie tylko, na ile sposobów zamek wrócił na swoje miejsce? No i teraz rzecz, którą chciałem Wam pokazać, jeśli chodzi o sprężynę powrotną. Ona jest słaba. Nie wiem, na ile y, tempo, w jakim wraca zamek, jest uwarunkowane tą sprężyną, a na ile hamowaniem przez ten nieszczęsny rotor. Bo glock zdecydowanie wraca do pozycji wyjściowej szybciej i gładziej. Z tym można coś robić. Nie uważam, żeby było to potrzebne. Osobiście preferuję słabsze sprężyny niż mocne. No ta tutaj może troszeczkę faktycznie za słaba jest, ponieważ może się zablokować tak i może się zablokować przy zrzucaniu zamka. Teraz akurat tego nie zrobiło. Natomiast jeżeli za mocno troszeczkę tego zamka. O, właśnie dotkniemy palcem, no to już go spowolnimy na tyle, żeby ten pistolet się w ogóle zaciął na tym nieszczęsnym rotorze. Więc z tym będziemy coś robić, ale nie teraz. Teraz sobie troszeczkę postrzelamy. Postrzelamy sobie, słuchajcie, z CO2, bo to jest wersja na CO2. Magazynek ko 2 z miejscem na kapsułę różni się o 2 zaworami, chyba. Dobra, nie powiedziałem tego. To, czym na pewno się różni, to jest sposób montowania kapsuły. W przypadku WE magazynki są zabudowane z obu stron, w przypadku KO2 po prostu mamy port odkryty i nie musimy dzięki temu ściągać stopki, żeby wrzucić kapsułę, ale i tak musimy ją ściągnąć, żeby dokręcić koreczek. Tyle, słuchajcie, na ten temat, a więc teraz sobie trochę popykajmy. No i że jest to CO2. Że jest to pistolet z lekkim lowerem i troszeczkę jednak ciężkawym zamkiem, no to będzie fajnie. Ha. Szybkie, punktowe, agresywne uderzenie, niemalże jak młotkiem. Może nie jest to najmocniej na świecie kopiąca klamka, bo chociażby KP08 z jeszcze cięższym zamkiem trzepało zdecydowanie mocniej, nawet mimo tego, że miało ograniczony dopływ gazu. Ale to jest fajny blowback, po prostu. Pistolet nie skacze jakoś bardzo mocno, mimo tego, że lower jest relatywnie lekki. No nie, to trochę jednak skacze. Masę się czuje, uderzenie się czuje, ono jest szybkie, jest mocne, jest po prostu fajne. Jednakże, gdy zaczynamy strzelać szybko, okazuje się, że pistolet pracuje jakoś dziwnie ślamazarnie. I to uczucie szybkości, prędkości nagle znika, gdy widzimy po prostu gołym okiem jak zamek w zwolnionym tempie wraca do pozycji wyjściowej. Dla porównania 17 z zamkiem dociążonym kolimatorem. To nie jest kwestia spustu. Owszem, trochę też. Przede wszystkim jest to kwestia tej nieszczęsnej ślamazarności. I coś z tym trzeba zrobić, bo to jest zbyt fajny, zbyt kozacki pistolet, żeby tak się ślamazarzył. Zajmiemy się tym w niedalekiej przyszłości. A teraz sprawdzimy, jakie magazynki tu pociągną. Mam tutaj magazynek WUE, a więc, moim zdaniem, najlepszy magazynek na rynku, jeśli chodzi o magii do Glocków. Wzbogacony tylko o moją przedłużoną stopkę. No i tak, przedłużona stopka to jest fajna rzecz, również w przypadku tego pistoletu, tylko mogłaby być trochę ładnie wydrukowana. Nieważne. Zobaczmy, jak to śmiga na gringazie na pierwszym miejscu. Wolno, wolno, wolno. Yy, tego gazu za dużo tutaj nie ma, natomiast ewidentnie na gringarze uwidacznia się ta cecha hamowania zamka. I to widać bardzo wyraźnie. Magazynek od 2 -E działa, i to jest yy, bardzo dobra rzecz, ponieważ to są moim zdaniem najlepsze magazynki. Mamy tutaj magazynek od Action Army, a więc od AP01. Ponownie mało gazu, ale mimo wszystko wolna praca. Wolna praca. I to jest właściwie jedna z niewielu wad KP13. Jest kilka rzeczy, które trzeba tu poprawić, ale to będzie naprawdę świetny pistolet wtedy. Yy, powiem szczerze, trochę podsumowując ten materiał. Odrobinkę się zawiodłem tym, co ta klamka oferuje w stoku, jeśli chodzi o osiągi. Ale tylko jeśli chodzi o tą ślamazarną, wolną pracę, która wynika z hamowania y, głupim rotorem. Zrobimy z tym coś, jestem przekonany, że będzie lepiej. Y, natomiast teraz, jako klamka z pudełka, mm, boczniak, żeby strzelić parę razy, super, ok. No, jest wytrzymała na pewno. W stoku jest celna, bo jest to KO2, i jakoś tam zapgradeować się ją da. Jak bardzo, zobaczycie już za tydzień. I tym miejmy nadzieję, że optymistycznym akcentem kończę ten materiał. Mam nadzieję, że się Wam podobał i standardowo jak po każdym moim filmie. Zapraszam na wszystkie grupy na Facebooku. Zapraszam do obcejania kanałów polecanych, które ja Wam polecam oraz kupowania moich produktów. To wszystko. Dzięki i cześć.